Wydział w starostwie przez 2 miesiące przyjął, uwaga, 15 tysięcy interesantów. Od 1 czerwca urząd jest otwarty dla interesantów od godziny 8 do godziny 14 i dziennie średnio przyjmujemy około 300 osób. W czerwcu było troszkę mniej, natomiast w lipcu już rośnie ta ilość. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że nasz urząd jest otwarty i dlatego przychodzą załatwiać sprawy. Na początku był urząd w ogóle całkowicie zamknięty i dla interesantów też. Były sprawy załatwiane elektronicznie i korespondencyjnie przez pocztę kurierów. Interesanci nie byli wpuszczani do środka. W tej chwili to się zmieniło, to już od dłuższego czasu jest tak, zwłaszcza przed wyborami. Już było tak, że zaczęliśmy wpuszczać interesantów z tym, że muszą się umawiać telefonicznie. Pracownicy schodzą po interesantów, później odprowadzają, biorą następnych, żeby zachować te środki bezpieczeństwa. Staramy się również pracować w tym rygorze sanitarnym. Usprawniliśmy to w ten sposób, że na korytarzu siedzi pracownik, który nie tylko pomaga interesantom w wypełnianiu wniosków, weryfikuje dokumenty, ale również pilnuje, żeby ten reżim sanitarny był zachowany. Referat komunikacji Urzędu Miasta załatwia 500 spraw miesięcznie. Nic dziwnego, że człowiek wchodząc do środka może się poczuć jak w ulu. Około 200 osób dziennie z takich interesantów umówionych, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze jest ilość spraw, bo to nie tylko ilość obsłużonych osób, skierowanych wniosków pocztą i poprzez kurierów, to jest multum. To jest około 500 dziennie w sumie wszystkich. Tylko do referatu komunikacji. A wśród tych interesantów są ci, którzy chcą zarejestrować pojazd. Przepisy covidowe, my to nazywamy, zmieniły okres, że można zarejestrować pojazd bez żadnych kar. Było 30 dni. Jest w tej chwili 180 dni. Więc klienci mają pół roku na zarejestrowanie pojazdu, a wszyscy się denerwują, chcą natychmiast to zrobić. Nie ma takiej konieczności. Apeluję do wszystkich, że jeśli nie muszą w tym momencie, nie jest to nowy pojazd, nie jest to pojazd bez tablic prowadzony z zagranicy, to te pojazdy nie muszą być zarejestrowane natychmiast. I jeszcze jedna sprawa. Wiele osób, kierując się nazwą Wydział Komunikacji, trafia do starostwa i zaczynają się nerwy. Mamy już ponad 20 lat od reformy ustrojowej państwa. Ja myślę, że to pora się dowiedzieć, gdzie się sprawy załatwia. Jak ktoś mieszka w powiecie, to wie, że rzeczy załatwia się w starostwie powiatowym. Jak ktoś mieszka w Częstochowie, to wie, że w Urzędzie Miasta Częstochowy. No to jest sprawa jakby oczywista.